Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam cię ponownie na naszych spotkaniach z Banku Talentów. Powiedz, co dzisiaj, czego dzisiaj posłuchamy? Znaczy ja posłucham. Pierwszą część sonaty Franka. Doskonale. A jeszcze tylko ja się upewnię, ponieważ nie mam tutaj w twoich nutach, które wysłałaś, tej sonaty. Tak mogło się wydarzyć, że jej nie wysłałaś? Nie wiem, wydaje mi się, że wysyłałam wszystko. Że wysyłałaś wszystko. Znaczy na pewno skanowałam wszystko i wydaje mi się, że załączyłam, ale... Wiesz co, dodaj mi jeszcze dosłownie sekundkę. Nie. Niestety, wiesz co, no tak się trafiło, że ja tej sonaty nie mam przed oczami. Szkoda trochę, bo nuty by się przydały, ale wiesz co, poradzimy sobie też bez nut. Znaczy, przynajmniej spróbujemy. Pierwszą część. Tak, tak. A jeszcze jakieś inne? Bo... Dzisiaj myślałam o pierwszej w sumie, ale nie wiem, jeśli zostanie czas, to może jeszcze ten szlitkę? O, dobrze, dobrze. To w razie czego w zapasie mamy jeszcze menuet, prawda? To był? Mhm, tak. Dobrze. Tak. To ja jestem gotowa. Thank you.
Świetnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Domyślam się, wyprowadź mnie z błędu, jeśli coś przekręcę, domyślam się, że grałaś z fortepianem już. Tak, grałam. Tak, tak, no właśnie, tak, bo to słychać. Słychać, że dokładnie wiesz, znasz partię fortepianu, wiesz, co się dzieje, jakby grając gdzieś tam też z tyłu głowy sobie podśpiewujesz, czy wyobrażasz, tak, ten tekst fortepianowy i to jest zawsze ogromna wartość dodana w tym przypadku, kiedy no jesteśmy pozostawieni sami sobie, tak, i tym naszym biednym skrzypcowym głosikiem, tak, musimy no jakoś radzić sobie z tym tekstem. Zgodzisz się, myślę, że też ze mną, że akurat ta pierwsza część sonaty Franka nie należy do najbardziej skomplikowanych części technicznie, tak? Tam w odróżnieniu na przykład od drugiej części czy fragmentów, w czwartej części, które wymagają tak zwanego ćwiczenia, tak? Że naprawdę no, trzeba pasaże jakieś, może nie dwudźwięki, mało dwudźwięków, ale głównie jakieś pasaże, przebiegi, czy gdzieś jakieś wysokie nuty na strunie G czy na strunie E poćwiczyć, to tutaj tak naprawdę nie ma takich, ta pierwsza część nie jest naszpikowana jakimiś takimi trudnościami technicznymi, ale według ciebie jeśli miałabyś wskazać taki element, który nie chcę nazwać tego problemem, bo to ja nie jestem tutaj od tworzenia problemów, natomiast taki aspekt gry, który no, powinien być jakby w kręgu takiego zainteresowania twojego, takiej uważności, uwagi, tak? To co by to było w tej pierwszej części? Na co byś położyła naprawdę taki nacisk i taki ciężar? To wydaje mi się, że na ten aspekt taki narracyjny, jakby budowania napięcia, jakby opowiadania i też no jednak powtarza się to co jakiś czas i tak naprawdę to sonata jest ta pierwsza część zbudowana na tym takim głównym pierwszym temacie, który się tam później powtarza, więc jakby no zdecydowanie interpretacja, żeby to zagrać jakoś i za to pomysł i zagrać to jakoś ciekawie. Mm-hmm. Tak, użyłaś tutaj super sformułowania na opowiadaniu i na budowaniu napięcia. A jak według ciebie właśnie to napięcie się układa w tej pierwszej części? Gdzie następuje ten punkt kulminacyjny, a w którym momencie to już troszeczkę odpuszcza? To wydaje mi się, że ten taki największy taki punkt kulminacyjny to jest tam jakby jak drugi raz wraca ten początkowy temat i jest to fortissimo z fortepianem, śpiewamy razem tak i na siebie. A mogłabyś ten fragment zagrać? Dokładnie tam, gdzie, tam, gdzie uważasz, że tam jest ta największa emocja. Świetnie. Jestem tego samego zdania. Oczywiście tutaj na ze względów tych naszych technologicznych, tak, pewnych kwestii nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, więc ja zapytam cię tylko też tak w wyobraźni, bo ja tego po prostu nie usłyszę, ale w wyobraźni, czym według ciebie tą emocję mogłabyś zbudować? Tak w bardzo prostych słowach. Na czym ona będzie polegała? Bo to, że teraz będziesz grała, nie wiem, jeszcze głośniej, jeszcze więcej wibrowała, to mówię, ja tego tutaj nie odbiorę, dlatego no, musimy tutaj niestety posługiwać się językiem naszym tutaj polskim i żeby sobie pewne rzeczy zobrazować. Tak, nie jestem pewna, na ile mi to faktycznie wychodzi, ale starając się jakby uzyskać ten taką jak największą kulminację, to no zdecydowanie, no wiadomo, jakby podstawowa rzecz gra po prostu głośno forte, druga, żeby jakby grać też mniejszym smyczkiem i jakby trzymać puls, żeby nie przyspieszyć, a wręcz rozciągnąć, żeby to było takie
No i wibracja. I myślę, że o tym jeszcze tak myślę, przynajmniej staram się. A jeszcze jakbym na chwilę wróciła do tego pierwszego, grać głośno. Jakbyś mogła jeszcze mi opisać tak fizycznie, jak według ciebie można grać głośno? Co trzeba zrobić, żeby to naprawdę było głośne? Bo zgadzam się z tobą w 100%, to miejsce musi być naprawdę głośne. Znaczy, z jednej strony jakby dobrze rozplanować smyczek i jednak skupiać się na dolnej połowie i z drugiej strony wydaje mi się, że czym mniejsza prędkość, tym lepiej. W sensie ten dźwięk jest taki przetrzymany i faktycznie konkretny. A bierzesz to pod uwagę, że przy małej prędkości, a na przykład dużym nacisku istnieje takie niebezpieczeństwo, że nasza struna może skiksować? Tak. W sensie wiadomo, wszystko tak trzeba wyczuć. Więc ja nie jestem, akurat ja nie jestem przekonana, czy ta wolna prędkość jest jakby najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Też dlaczego? Ponieważ wolna prędkość smyczka jakby nie daje nam tej amplitudy w drganiu struny, tak? Ona ją pobudza, ale tak naprawdę to jest, wiesz, czysta fizyka, no chyba, że ja jakieś tutaj opowiadam farmazony, ale mam nadzieję, że jednak coś z tego jeszcze kiedyś zrozumiałam, tak? Że ciągnąc naszą strunę wolnym smyczkiem, my ją oczywiście pobudzamy do drgań, tak? Ale to są drgania o określonej amplitudzie. Natomiast też ten wolumen będzie budowała czysto fizycznie, tak? Struna, która po prostu będzie wprowadzona w takie mocne drgania, tak? Które też tą swoją falą dźwiękową będą w stanie wypełnić całą przestrzeń. Ja nie do końca jestem wyznawcą właśnie takiej tej fizycznej siły, tak? Że jak tutaj się nasadzę, przycisnę, tutaj 10 kilo jeszcze dołożę z ręki, to na pewno będzie głośno. Już nieraz sama się na tym sparzyłam, wiesz, że próbowałam coś zagrać głośno i naprawdę się starałam całymi siłami. Im bardziej się starałam, tym tak naprawdę ten wolumen też może przy moim uchu był świetny, ale już 2, 3, 10, a nie mówiąc o 50 metrach ode mnie, praktycznie dźwięku nie było. I to jest też ogromna sztuka, wiesz, żeby dlatego o tym jakby z tobą też rozmawiam, żeby być w stanie trochę przewidzieć, co się może wydarzyć, tak? Albo nasze działanie skrzypcowe, jaki tak naprawdę może dać efekt. I tu bym cię zachęcała do takiego eksperymentu, jak kiedyś po prostu będziesz w jakiejś większej przestrzeni. To nie musi być sala koncertowa, ale bardziej chodzi o przestrzeń, żeby po prostu była kubatura, żeby było tych metrów sześciennych naprawdę sporo do wykorzystania. I najlepiej jakbyś nie wiem, z koleżanką, z kolegą, z kimś się wybrała, najlepiej, żeby to też był albo była skrzypaczka i żebyście sobie popróbowały, to znaczy, żeby jedna grała, druga niech słucha z odległości, co się dzieje z dźwiękiem, jeżeli pociągniemy, co się dzieje z dźwiękiem, jak da się więcej smyczka, a co się dzieje z dźwiękiem, jak na przykład jeszcze dołoży się pełnego włosia, tak, i jeszcze się na przykład taką nutę podwibruje. I jaki to ma efekt nie tu, nie przy naszym uchu, tylko te 10, 15, 50 metrów dalej, bo to jest coś takiego, o czym myślę, że to jest zupełnie normalne. Ja też często zapominam, ćwicząc sobie w małym pomieszczeniu gdzieś tam w domu, tak, że my czasami jesteśmy usatysfakcjonowani tak, jak to brzmi tutaj, u nas, teraz. Tak? I myślisz sobie, o, ale fajnie, teraz jest naprawdę dobrze. A myślę, że też zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, czy jako młodszej osobie, że wyszłaś na jakąś próbę, na przykład, nie wiem, przed koncertem, przed egzaminem na salę i nagle wszyscy ci krzyczą głośniej, głośniej, głośniej. A ty już dajesz z siebie wszystko, już po prostu pot się leje, ledwo żyjesz, a tam głośniej, głośniej, nic nie słychać. I to jest właśnie cała ta tajemnica, tak, tworzenia tego głośnego dźwięku. I uwierz mi, że ten głośny dźwięk jakby, albo inaczej, produkcję głośnego dźwięku
ćwiczymy dokładnie tak samo jak, nie wiem, tercje molowe w gamie i jak każdy inny element z naszej gry. Więc tutaj cię zachęcam właśnie do takiego trochę podejścia bardziej eksperymentalnego w kontekście tego jakby produkcji tego głośnego dźwięku. Też z uwzględnieniem jakby pracy całego ciała. Ja tutaj trochę jestem przypięta do krzesła różnymi kablami, więc nie, staram się nie ruszać. Natomiast jak stoisz, tak spróbuję ci to trochę zobrazować, jakby jak stoisz na nogach, to ta energia, która jakby idzie z dołu ciała, tak? Czyli inaczej, ten głośny dźwięk nie polega tylko i wyłącznie, jakby nie tworzy się stąd dotąd, tak? Ale ten głośny dźwięk jakby pochodzi gdzieś od samych czubków naszych stóp, przechodzi przez całe nogi, kumuluje się na pewno tutaj w tej centralnej części, tak, w naszym centrum tutaj dowodzenia, tak? Tutaj się jeszcze rośnie, pęcznieje, wzmacnia się, a później rozchodzi na wszystkie części naszego ciała, do tak naprawdę czubków każdego z naszych palców, żeby to ujście znaleźć tak naprawdę gdzieś tutaj dopiero na smyczku. I też takie, no, bardziej może z jakiejś książki o magii albo, nie wiem, jakimś szarlataństwie przepisy, tak? Jakiś, nie wiem, czarodziei. Ale uwierz mi, że jak kiedyś sobie tak na spokojnie się nad tym zastanowisz i rzeczywiście postarasz się wyciągnąć tą energię z całego ciała, skumulować ją w środku, wyeksportować do całej tej górnej części ciała i uwolnić, robi to piorunujący efekt. I tak naprawdę człowiek się w ogóle nie męczy. To jest w ogóle dla mnie największe odkrycie, że chcąc grać głośno, można rzeczywiście jakby grać bardzo głośno, nie używając tej siły fizycznej w 100%, jakby ciągle jeszcze mając jakiś zapas, który możesz sobie zostawić na inne elementy. Tyle w kwestii grania głośno, ale ponieważ to jest teraz też taki temat, no, trochę tabu, bo wszyscy ćwiczymy raczej w naszych domach. Większość z nas też ma sąsiadów, więc ja z tym też mam czasami problemy. Znaczy, jak wiem, jak na przykład słyszę, że sąsiedzi wyszli gdzieś do pracy, jeśli mają ten luksus, że mogą wyjść do tej pracy, to wtedy mogę sobie rzeczywiście głośno pograć, a tak niestety często musimy się nawet tak podświadomie ograniczać w tej produkcji tego dźwięku, ale jeśli masz taką możliwość, że możesz sobie naprawdę pozwolić na to granie głośno, to próbuj ten dźwięk wydobywać, ale nie siłowo, tylko naprawdę z całej energii, wypełniając całą przestrzeń. Dobrze, wracając do Franka. Ta sonata, myślę, że ponieważ no, nie jest dla ciebie nowym utworem, myślę, że znasz jej historię, prawda? Dla kogo została napisana i w jakim celu? Tak, dla Mahlera na ślub? W sensie wykali ślubu, to był prezent ślubny? Prezent ślubny według mnie dla Isaja, ale możemy jeszcze, ponieważ nie mam nut. Ale sprawdzimy to. Isaj czy Mahler? Pytanie za... Możliwe, tak, to prawdopodobnie tak. No to masz pytanie może nie za milion, za 500 000. Ale masz zawsze oczywiście możliwość już się wycofać i wtedy bierzesz, nie wiem ile tam jest, jaki jest dolny próg, ale za 500 000 i już zostały dwie opcje, jest Mahler albo Isaj, co pani wybiera? To Isaja masz wybiera. Ja też bym Isaja wybrała, no niestety tylko z taką różnicą, że to była udawana, to był udawany teleturniej, bo niestety 500 000 nie mogę ci w tej sytuacji wypłacić i myślę, że nasi organizatorzy też chyba nie dadzą rady zorganizować takich pieniędzy, więc to była tylko taka niewinna próba zabawy. Tak, jako prezent ślubny. Zawsze mnie to zadziwiało, że to jest praktycznie tylko jedyna, prawda, sonata skrzypcowa napisana przez Franka. Zastanawiałam się zawsze, jakimi kierował się
jakby czym się kierował przy komponowaniu tej sonaty, wiedząc, że to będzie prezent ślubny? A może, nie wiem, może przesadza, może to nie ma znaczenia, może po prostu chciał napisać piękną muzykę i napisał muzykę, a później stwierdził, że a dobra, to damy to jako prezent ślubny. Czy jakby, czy według ciebie jest coś w tej sonacie, co wskazywałoby, że jednak najpierw ta koncepcja jako prezent ślubny się pojawiła, a dopiero później została sonata napisana? Wydaje mi się, że tak, w sensie, że był ten pomysł i jakby tam z tyłu głowy przy komponowaniu, tak mi się wydaje, że jednak Frank miał, że to będzie tym prezentem, ponieważ patrząc jakby w kontekście całej sonaty, wszystkich czterech części, to jest ona bardzo zróżnicowana i są jakby fragmenty, właśnie zaczyna się bardzo spokojnie, druga część już zupełnie kontrastowa i wydaje mi się, że jest tu kilka ciekawych historii, które mógł mieć w głowie tworząc, a też czasem nawet wydaje mi się, że ewidentnie słychać te dwa głosy, w sensie powiedzmy jakąś tam rozmowę i nie wiem, ja sobie zawsze myślę, że to jest właśnie powiedzmy jakby właśnie dwie osoby, które sobie rozmawiają, nie wiem, ten mąż i żona, albo w sumie no różnie można to interpretować. W każdym razie tam w tych dalszych częściach to bardziej chyba słychać, ale tak, myślę, że tak, że mógł mieć to w głowie już komponując. Ja, jeśli mogę, to właśnie podzieliłabym się z tobą taką moją osobistą taką refleksją, jeśli chodzi o tę sonatę. Dla mnie ona przypomina jakby taką historię życia. Gdzieś ta pierwsza część rozpoczyna się w taki sposób, jakby dopiero człowiek się gdzieś tam rodził i to wszystko dopiero jest takie no jeszcze nie do końca sprecyzowane, a z drugiej strony ten moment narodzenia czegoś nowego jest równocześnie momentem jakby takiej refleksji, takiego powrotu, czyli po przeżyciu już całego swojego życia, tak mi się wydaje, czyli mi jeszcze trochę, mam nadzieję, że jeszcze daleko do tego momentu, ale słyszałam, że tak bywa, że w którymś momencie jakby nabieramy takiego dystansu do naszego życia i przychodzi właśnie taki moment takiej zadumy i refleksji, takiej retrospekcji gdzieś tego wszystkiego, co do tej pory było. I nawet ten taki początek, gdzieś z jednej strony on się rodzi, a z drugiej strony ja sobie zawsze wyobrażam takiego właśnie już starszego człowieka, który na takim fotelu bojanym sobie siedzi i sobie rozmyśla o swoim życiu. Di, 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 di. O, jak kiedyś byłem młody. Di, 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 di. Di, 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 o, to miałem takie piękne życie. Di, 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 di. O, co się u mnie takiego działo, to naprawdę nie uwierzycie, jakie to wszystko było piękne i fantastyczne. Później przeskakujemy na drugą część i przychodzi taki moment, ten okres, taki słynny okres burzy i naporu, tak? Czyli jest okres buntu, ta taka szalona młodość, gdzieś tutaj te wszystkie... prawda? Bardzo intensywne przeżycia, które człowiek w swoim bardzo często młodym wieku ma. Później mamy trzecią część, która dla mnie zawsze się w jakiś sposób kojarzy z pewnego rodzaju spowiedzią. Jakiś czuję tutaj taki moment oczyszczenia, że te wszystkie... może nie najlepsze decyzje, które podejmowaliśmy w tym naszym życiu, że teraz przyszedł moment na rozgrzeszenie, na jakieś takie oczyszczenie się, na wybaczenie przede wszystkim, tak? Tych krzywd na przykład, które wyrządziliśmy albo które nam zostały wyrządzone. Taka trzecia część zawsze jest dla mnie takim też bardzo silnym emocjonalnie przeżyciem. Natomiast czwarta część gdzieś już... dla mnie ulokowana jest w niebie, tak jakby gdzieś te anioły już gdzieś z góry spoglądały, już ta część dla mnie unosi się te 2-3 centymetry tak nad ziemią i nawet ten fakt, że jesteś fortepian ze skrzypcami są w takim permanentnym kanonie, tak? Też to, co powiedziałaś, gdzieś jakby symbolizuje te dwa głosy, które już w tym momencie jakby nie idą łeb w łeb, tak zwane, tak? Tylko gdzieś obok siebie i ten jeden może jeszcze na ziemi, ten drugi już może w niebie i gdzieś ta ostatnia nuta
zakręca i tak naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby ta sonata leciała w takim zapętleniu. I tak kończy się czwarta część. Pam, pam. I można przejść na tak zwany drugi krąg. I ta sonata ponownie może się otworzyć. Jak dla mnie, bardzo subiektywne odczucie, dla mnie ze wszystkich sonat, które znam, które, no może nie grałam, ale które znam, bo tych jest zdecydowanie więcej niż te, które grałam, ta ma jakąś taką najbardziej niesamowitą formę i jakoś tak jest tak barwna i to jest bardzo też ciekawe, co ty powiedziałaś, bo każdy może ją w zupełnie inny sposób zinterpretować, przedstawić, opisać, zobrazować i w każdym z tych przypadków ona będzie szalenie ciekawa, szalenie interesująca i bardzo porywająca i też wirtuozowska. Więc rozumiem, że z tych wszystkich powodów zdecydowałaś się, żeby tą sonatę zagrać. Tak. Ja naprawdę absolutnie uwielbiam, jest przepiękna, także... Zdecydowanie. Świetnie. To teraz już przechodząc do takich bardziej ziemskich spraw. Stosunkowo dużo słyszałam glissant w twojej grze. I ja osobiście jestem wielkim fanem robienia glissant na skrzypcach i to przeróżnych tych rodzajów glissant naprawdę mamy do wyboru, do koloru. Każdy może wybierać w tym, w czym się najlepiej czuje. Natomiast nie jestem fanem glissant, które wynikają jakby nie z ekspresji muzycznej, a z tak zwanej zmiany pozycji. I mam takie podejrzenie, że część glissant, które jakby słyszę u ciebie, nie do końca pasuje do koncepcji tej, którą chcesz przedstawić, a jest tylko i wyłącznie wynikiem po prostu takiego fizycznego przesunięcia ręki o 2 cm w prawo bądź w lewo i w określony sposób, który powoduje przy utrzymaniu jeszcze smyczka, po prostu powoduje glissando. Czy w ogóle zastanawiałaś się kiedyś nad tą kwestią, czy... Tak. Wydaje mi się, że też możliwe, że w niektórych miejscach prowokuje mnie troszeczkę pracowanie. W sensie myślę, że mogłabym się zastanowić też nad jakimś innym, bo w sumie mam dość często właśnie jakieś przejście na przykład trzeci palec albo drugi, więc wydaje mi się, że może faktycznie mogłabym też spróbować zmienić pracowanie, ale właśnie ćwicząc jeszcze nawet wcześniej, to zdałam sobie sprawę, że faktycznie chyba jest tego za dużo i tak jakby już nie zdążyłam teraz przed lekcją zmieniać palca ani takiego, ale myślę, że muszę się nad tym zastanowić, tak też miejscami słyszę, że wiesz, tak, fajnie by było jakby przejrzeć całą tą pierwszą część od tej strony właśnie, które glissanda potrzebujesz, które nie potrzebujesz, które są niezbędne, bo ja uważam, że kilka tych glissant naprawdę, no one są takie, no tak ekspresyjne, że aż sobie nie wyobrażam, żeby tam można było z nich zrezygnować, że one po prostu muszą być. Natomiast na samym początku, jeżeli dobrze widziałam, bo czasami troszeczkę obraz mi uciekał, ale... Tutaj grasz trzeci, prawda? To nie jest złe palcowanie, natomiast jeżeli mogłabyś sobie wyobrazić, że ta zmiana z trzeciego na trzeci jakby jest taka, jakby jedziesz i tak na chwilę jakby wznosisz się tak w powietrze i później opadasz. To jest trochę taka technika, nie wiem, czy widziałaś kiedyś takie pociągi. One głównie w Chinach są produkowane na takich poduszkach powietrznych. To znaczy one, z tego co
Wiem, to jest jakoś tak, że one nie dotykają bezpośrednio do podłoża, tylko się właśnie na tej takiej poduszce powietrznej utrzymują. Aż boję się, bo mamy nagrywaną lekcję, może ja tutaj jakieś opowiadam w ogóle rzeczy, które nie istnieją. Także jeżeli to jest nieprawda, ktoś to zweryfikuje, to od razu przepraszam, ale przynajmniej tak zostało mi to wszystko przedstawione, że właśnie, że one nie dotykają do tego podłoża, tylko są na tej poduszce powietrznej, ale to jest, no, praktycznie niewyczuwalne. Znaczy, ty masz wrażenie, że jesteś na ziemi, że nie latasz gdzieś w powietrzu. Natomiast dzięki temu one osiągają tą niesamowitą prędkość, tak? Bo nie ma tego momentu tarcia, tak jak mamy przy normalnych szynach. I to jest bardzo podobna technika, tak? Ty trochę zmieniasz pozycję, właśnie jak to nasze słynne pendolino albo TGV francuskie, bardziej TGV, bo właśnie jest francusko-belgijskie, głównie po tamtych torach się porusza. A byśmy poprosili właśnie o zmianę techniki na tą, nie wiem, to nie jest chyba chińskiej produkcji technika, w każdym razie w Chinach aktualnie najczęściej wykorzystywana, tak? Troszeczkę minimalnie nad ziemią. Spróbuj. Fajnie. Tak, spróbuj jeszcze raz. Tak, to jest zawsze pytanie o ilość, prawda? Że trochę jak przy gotowaniu, że o to jedno tam ziarenko soli za dużo, czy o pół łyżeczki cukru za mało i czegoś brakuje, albo czegoś jest za dużo. Alternatywą byłoby oczywiście, byłaby zmiana palców na. Czyli trzeci, drugi, pierwszy, trzeci. W ogóle, jeśli dobrze pamiętam, to chyba zostaje już praktycznie do końca na D strunie też pod kątem koloru, także nie zmieniam jej na tu. A może zmieniam, może dopiero za drugim razem. Wiesz co, teraz nie pamiętam, ale to bez znaczenia. Tym niemniej, to też jest taka technika, którą ci bardzo gorąco polecam, jeśli chodzi o te zmiany pozycji, trochę jakby grania pomiędzy pozycjami. To znaczy, w tym momencie, jak ja, no wiadomo, zaczynamy w trzeciej pozycji, ale tutaj od tego momentu ja już raczej się nie zastanawiam, czy to jest druga pozycja, pierwsza, czwarta, piąta, dziesiąta, czy która, tylko prowadzą mnie tylko i wyłącznie wysokości dźwięków. I mimo to, że pierwszy palec stoi w drugiej pozycji, a czwarty palec stoi w czwartej pozycji, tak naprawdę ja ręki w ogóle nie ruszam, nie zmieniam, jakby nie zmieniam jej ułożenia, tak? Jestem po prostu w jednym miejscu, a dzięki temu w zupełnie naturalny sposób, jeśli bym chciała, jeśli masz na to ochotę, wtedy kwestia tego glissanda, które może nie do końca, no, jest po twojej myśli, od razu się ten problem rozwiązuje. Spróbuj sobie tymi palcami. Czyli trzeci, drugi, pierwszy, trzeci, czwarty. Ale zaczynam pierwszym, tylko Tak, w sensie zaczynasz trzeciego, bo nie normalnie. na astronie. Tak, klasycznie w trzeciej pozycji. I teraz drugi. Trzeci. I czwarty. Trzeci, czwarty. Tak. Tak, tylko o to teraz chodzi. Teraz o to chodzi. Halo, halo? Jeszcze sekunda. O to chodzi, żeby nie zmieniać pozycji. Żeby zagrać to wszystko w jednej pozycji. Nie zmieniaj pozycji. Tak, i bez flażoletu, normalnie czwarty palec na strunie z wibracją.
Dokładnie. Coś takiego widzę, że tutaj patrzę rzeczywiście na jakieś, jak na chińskie rozwiązania. Nie do końca. Tak, znaczy no już całkiem sporo razy zagrałam z tymi moimi partiami. Oczywiście. Inaczej, ale tak. Wiesz, pewno... ponieważ ten temat się powtarza za tam kilka linijek, to Anusz Widelec może za drugim razem byś na przykład chciała takimi palcami zagrać. Może rzeczywiście nie za każdym razem. Mikrofon mnie atakuje dzisiaj, ale bronię się. O, dobrze. Więc jako alternatywa na pewno by było to coś ciekawego. Teraz idźmy dalej od tutaj... Tak, wiesz co, w tym miejscu, oj widzisz, teraz już zgubiłam. Wydawało mi się za pierwszym razem, chyba że jakoś tak to może źle zakodowałam, ale że za pierwszym razem zrobiłeś coś takiego, że jakby były bardzo blisko siebie dwa glissanda, jedno w dół i drugie w górę. Też bym na to trochę była... wyczulona, to znaczy albo jedno, albo drugie. Dwóch bym tak blisko siebie po prostu nie dawała. A jeśli, to w takim naprawdę takim bardzo ekskluzywnym stylu, o tak bym powiedziała. Takie, że niby jest i że niby każdy je słyszy, ale nikomu nie przeszkadza. Takie no może takie właśnie troszeczkę francuskie, tak? Z taką niesamowitą elegancją i wysmakowaniem. Dobra, dalej. Tak, tutaj też muszę Cię pochwalić, właściwie powinnam to zrobić na samym początku, ale jakoś mi to z głowy wyleciało. Chciałam Cię pochwalić bardzo za też bardzo dużą dyscyplinę rytmiczną. Ten rytm, który w tej sonacie jest niby z pozoru taki prosty i oczywisty, tak? Świeżnuta ósemka, świeżnuta para, ri, ra, ri, ra, ri, ra. Wydawać by się mogło, że nic skomplikowanego, ale... Wielu skrzypkom, wielu artystom przychodzi tak naprawdę z trudem, żeby on zachował ten swój taki trójkowy charakter, tak? Ale przy tym nie był wykoślawiony w żadną stronę. Udaje ci się to naprawdę doskonale i to jest wielka sztuka i też podejrzewam, że mogłaś troszeczkę nad tym popracować, że to tak z powietrza raczej nie spadło, więc brawa za to. Uważaj tylko na samym końcu, żeby go nie stracić, to znaczy, żeby nie przejść na dwójki, tylko jednak zostać. Nawet jeżeli to rozciągasz w tej jak gumę po prostu tę końcówkę, to żeby jednak te zależności trochę zostały, czyli to cis, żeby było dłuższe niż to fis, dokładnie. I ate, żeby było dłuższe niż fis. Na ile, w jakich proporcjach,
w tym momencie ja uważam, że to jest bez znaczenia, bo tu nie będziemy jakby w takich momentach kulminacji, nie porwę się na to, żeby komukolwiek tutaj wyliczać metronomicznie, ile to ma trwać. To ma trwać tyle, ile kto czuje, ale te proporcje pomiędzy uważam, że powinny zostać zachowane i bardzo podobnie, a w szczególności już tej głównej kulminacji, czyli tam te parę linijek dalej. Wiesz, o którym miejscu mówię. Mhm. Dokładnie. Bardzo dobrze. Jeszcze jedno, jakbyśmy mogły przeskoczyć, bo to są bardzo podobne kwestie. Po tej kulminacji, tam jest jeszcze taki malusieńki łącznik. Jeżeli dobrze pamiętam. Coś takiego jeszcze chyba jest. Zostaje ostatnia linijka. Tak. A nie, tak, dobrze, masz rację. Mhm. Jakbyś mogła tą ostatnią wypowiedź jeszcze zagrać. Mhm. I tutaj cię chciałam jeszcze zapytać o jeden dźwięk, możesz się ze mnie śmiać, ale o jedno fis chciałam cię zapytać, bo... I teraz to fis. To nie jest kwestia palców czy jakiegoś tam wyboru, ale dla mnie to fis jest tak niesamowitą nutą ze względu na swoją odległość. Bardzo rzadko, zwróć na to uwagę, jakby w tej części mamy do czynienia ze skokiem o sekstę. Zazwyczaj te skoki są o tercie, kwartę, głównie tercie i kwarty, jakby dzielą interwałowo, prawda? Większą część tej części. Dokładnie. A tutaj ta seksta, nie wiem, dla mnie to fis aż prosi się o jakieś takie specjalne traktowanie, o jakiś specjalny kolor. Tu. Jakbyś spróbowała zagrać to jednak na destrunie, wymusi to na tobie dodatkową uwagę, większą koncentrację, więcej czasu na to, żeby chociażby zmienić pozycję i trafić w tą nutę, a przez to, zakładając, że utrafisz czyściuteńko to fis, ono w moim odczuciu nabierze takiego naprawdę jakiegoś takiego wyjątkowego charakteru, który powoduje taką gęsią skórkę, którą bardzo lubię. Spróbuj. No jest w tym coś takiego. Nawet teraz, jak za drugim razem już upolowałaś to fis, to ma to jakiś swój taki urok. O, ja tak bym powiedziała. Taki franko-belgijski urok. To propozycja. Nie musisz, nie ma takiego przymusu. Możesz to zagrać na A-strunie. Tylko pamiętaj, żeby jeżeli zdecydujesz się zostać jakby w tej komfortowej przestrzeni, tak, nie zmieniać pozycji, żeby mimo wszystko temu fis też dać jakiś taki wyjątkowy wydźwięk pod kątem barwy, koloru, jakiejś takiej ekspresji, nie wiem, czy coś w smyczku, coś w wibracji, coś, żebyś mu dołożyła, tak, do wykonania, żeby to nie był po prostu taki fis. Nie chcę tutaj, ale już powiem to, bo tak pomyślałam. Taki wesoły fis, takiego wesołego wieśniaka. Żeby to tak nie brzmiało, tak? Wiemy dokładnie, że to nie chodzi o jakieś degradowanie tutaj wieśniaków i wyzywanie kogoś od wieśniaka, tak? Ale w taki infantylny sposób, taki głupio radosny, głupio śmieszny potraktowany, żeby to jednak tam było więcej tej zadumy, więcej takiego nawet lekkiej mgły za jakiegoś takiego zadymienia. Ode mnie tyle, jeśli chodzi o pierwszą część, chyba że ty jeszcze masz jakieś pytania
albo jakieś wątpliwości, albo coś, co powiedziałam, jest niezrozumiałe, albo stwierdziłaś, że w ogóle z czymś się kompletnie nie zgadzasz i w życiu tak nie będziesz grała. Nie, nie, wszystko jest zrozumiałe. Bardzo dziękuję. A jeszcze mam w sumie pytanie o sam ten wstęp, samo wejście, w sumie pierwsze dwa takty. Mhm. Znaczy ja wiem, że też nie ma, pewnie nie ma jakiejś takiej dobrej i złej wersji, ale chciałam zapytać, jak pani grała, w sensie chodzi o wibracje do końca, czy już od początku zacząć właśnie z taką pełną wibracją. W sensie dwa takty są takie, nad którymi spędziłam mnóstwo czasu, ja tam nie jestem z nich zadowolona i w sumie nie do końca wiem, co z nimi zrobić i w którym kierunku powinnam bardziej iść. Czy to jednak ma być taki jakby jeszcze powiedzmy, no bo z jednej strony wstęp, z jednej strony odbieram te cztery takty fortepianu i jakby przygotowuję faktycznie to moje wejście, z drugiej strony jeszcze nie do końca bym chciała, żeby to było takie oczywiste i w sumie nie wiem, starałam się grać to z taką bardzo umiarkowaną wibracją, ale zastanawiam się, czy to dobrze brzmi. W sumie nie jestem do końca zadowolona. Tu wiesz, dużo, dużo pomoże nam, pomogą nam te cztery takty, które są w partii fortepianu. Teraz w zależności od wizji i koncepcji też artysty, pianisty, może to być zaproponowane właśnie w taki bardzo tajemniczy sposób, tak? W taki gdzieś jeszcze z oddali, z takiego trzeciego horyzontu, jakiejś perspektywy takiej nie do końca jeszcze skrystalizowanej, no to wiadomo, że wtedy nie wparujesz tutaj na 100% dźwięku, tak? I od razu aktywności. Natomiast zdecydowanie bliższa jest mi ta wersja, o której mówisz, żeby to jednak na początku było bardziej takie jeszcze nie za aktywne, niezbyt otwarte. Bez wibracji bym tego nie grała, ponieważ ta sonata jest zbyt piękna. Bardzo prosto się odpowiadają na pytanie. Po prostu ta muzyka jest zbyt piękna, żeby ją grać bez wibracji. Natomiast jeśli bym miała już wybierać w tej wibracji, to rzeczywiście bym chyba na początku postawiła na taką dość oszczędną wibrację. Taką wibrację, która ma na celu tylko i wyłącznie ocieplenie, lekkie ocieplenie tego dźwięku, ale niekoniecznie już jakby tutaj aktywizowanie go i tak tworzenie właśnie takiej bardzo realnej tej warstwy brzmieniowej. Ale zaznaczam, że wszystko trochę zależy od rąk i wyobraźni pianisty, bo w zależności jak praktycznie jak ostatni takt zostanie poprowadzony plus ostatni akord, to tak w sumie musisz się trochę odezwać ze swoim głosem, który no, będzie wychodził jakby z tego, co już powstało z tej chmury dźwiękowej, która już istnieje, prawda? Bo ty nachodzisz już na to, co kreuje pianista. Aczkolwiek też bardzo słusznie zwróciłaś na to uwagę, nie ma złej i nie ma dobrej koncepcji. Najważniejsza jest koncepcja, do której ty jesteś przekonana i taka, w której ty się dobrze czujesz, w której ty się dobrze odnajdujesz i tylko i wyłącznie taka koncepcja ma szansę przekonać resztę. To znaczy, jeżeli ty będziesz pewna, to są duże szanse, że tutaj wszyscy ci za mną, co będą słuchali, tak, że oni też stwierdzą, no to jest tak naprawdę jedyna słuszna wersja, jaką w ogóle można sobie wyobrazić, ale nie bój się eksperymentowania. Pamiętaj, że dzisiaj możesz tak, jutro możesz tak, za tydzień możesz siak, a za rok możesz jeszcze w zupełnie inny sposób, nie mówiąc już o tym, jak za 20 lat. I za te 20 lat, za 20 lat, jak i również za rok, jak i również za pół roku, jeśli będzie taka możliwość i będziesz grała gdzieś w sonatę Franka w okolicach, daj mi znać, przyjdę, posłucham. Jestem bardzo ciekawa wersji z fortepianem, bo tutaj mam tylko taki teaser, który tak naprawdę niczego jeszcze nie pokazuje, tak? Widać tylko jakichś takich rozmazanych aktorów, jakiś taki zarys akcji, że coś się będzie działo, ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze dokładnie, o co chodzi. Ale zdecydowanie teaser, który zwiastuje, że będzie coś ciekawego, będzie coś dobrego. Także bardzo ci dziękuję. Pozdrowienia i do zobaczenia.
Do zobaczenia, dziękuję. Do widzenia.